Kaślek. My daughter probably likes this. Dobry wieczór Państwu. Witamy w Big Book Cafe. Witamy naszego gościa Pieter van Os, holenderski dziennikarz, który przyleciał wczoraj prosto z Amsterdamu do nas. Specjalnie po to, żeby opowiedzieć o swojej książce, którą debiutuje na polskim rynku. To pierwsza książka Pietera, która się ukazała w Polsce, chociaż nie pierwsza jego. Książka jest o tyle ciekawa, znaczy pierwsza rzecz, która jest z nią związana, która może być ciekawa, mianowicie to, że ona została nagrodzona w Holandii zarówno w kategorii najlepszej książki dziennikarskiej, reportażowej, jak i najlepszej książki historycznej. I to jest bardzo ciekawe i nieoczywiste połączenie. Także wielkie gratulacje. Witamy Pietera w Warszawie, witamy na Mokotowie. Thank you. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. That's by, as far as my Polish goes almost, but anyhow. Dziękuję. Tyle umiem powiedzieć po polsku. Nie wiem, czy Państwo już mieli okazję przejrzeć czy przeczytać książkę Pietera. Jest to książka, która, no nie ukrywajmy, dotyczy głównie Polski. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Pieter, z tego co wiem, nie ma jakichś specjalnych związków z Polską. Pretekstem do tej opowieści o Polsce są losy Polki żydowskiego pochodzenia, która się nazywała Mala Schlafer. Urodziła się w Warszawie przed wojną, w okolicach ulicy Dzikiej. To mnie bardzo zaciekawiło, też mieszkałam przez lata na ulicy Dzikiej, przy Umschlagplatz, niedaleko. Dość ciekawe, charakterystyczne miejsce w Warszawie. Mala jakiś czas spędziła w getcie warszawskim. Wydostała się z tego getta i, no, nie opowiadając w tej chwili kompletu losów Mali, bo na pewno lepiej to zrobi Pieter, przeżyła całą zagładę. Dzięki temu, że zmieniała tożsamość. Więc losy Mali właściwie są dla nas takim pretekstem, czy pretekstem dla autora, żeby opowiedzieć o Polsce, o Niemcach, o Żydach. A na końcu przenosimy się do Izraela. Druga rzecz, która wydaje mi się bardzo ciekawa w związku z tą książką, to jest to, że ona się wpisuje w taki nurt książek, myślę, że jest już ich sporo na polskim rynku, mianowicie książek pisanych o Polsce, o polskiej historii i o polskiej współczesności właśnie przez ludzi, którzy są zupełnie spoza, którzy nie mają powodu ani żeby nas Polaków czy naszego kraju specjalnie lubić, ani nie lubić, którzy po prostu patrzą obiektywnie. Ta perspektywa jest bardzo cenna. Pierwsza książka, która mi przychodzi na myśl z tego nurtu, to, nie wiem, czy Państwo pamiętają, w 2013 roku ukazała się książka również holenderskiego dziennikarza, jak właśnie się okazało, znajomego Pietera, Eke Overbecka. I to jest ten, który napisał książkę Lękajcie się, ofiary pedofilii w polskim kościele mówią. Bardzo ważna książka, która tak naprawdę, wydaje mi się, gdzieś, właściwie pierwsza chyba książkowa publikacja taka na ten temat. Przyjechał człowiek z zewnątrz, złapał się za głowę i powiedział, jak to jest możliwe, że wy nic nie robicie po prostu z polskim kościołem, ze zbrodniami kleru. U nas na Zachodzie te sprawy są już dawno rozliczone. Można powiedzieć, że ta książka na pewno przyczyniła się do jakiejś takiej rewolucji w mediach, jeśli chodzi o pisanie o duchowieństwie polskim, o klerze. Druga książka z tego nurtu, która wyszła stosunkowo niedawno, to książka Briana Portera Sucha pod tytułem Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii.
To myślę, że też książka, która... Wiem, że Peter też o niej wspomina w swojej. I ten wstęp jest po to, żeby właśnie powiedzieć, że dla mnie jego książka już nie chce być człowiekiem, idealnie się wpisuje właśnie w ten nurt. Książka o Polsce, również na pewno o polskiej historii, opisywanej zdecydowanie bez martyrologii, podobnie jak książka Sycza. No i teraz podstawowe pytanie, Peter. Dlaczego holenderski dziennikarz pisze o Polsce? Dlaczego pisze o polskiej Żydówce, o polskiej historii, o polskim antysemityzmie? Czy nie macie takich problemów w Holandii? Skąd to zainteresowanie Polską i dlaczego właśnie malarz Laffer? Thank you. First of all, thank you very much for inviting me here and for having this wonderful introduction to my book. Sometimes I have to stop probably, then you can translate, right? Yes. So maybe like short part probably. Po pierwsze, bardzo chciałbym podziękować za zaproszenie, za tą możliwość, że mogę tutaj dzisiaj być i za wprowadzenie do tego spotkania. Yeah, in this introduction, this wonderful introduction, there are a few, I also heard a few questions. The last question, oh yes, sir. W tym wprowadzeniu, bardzo fajnym wprowadzeniu, usłyszałem również kilka pytań. To start with the last one. Zaczynając od ostatniego. Yes, in Holland we have lots of stuff to write about. W Holandii mamy mnóstwo rzeczy do pisania. And the second is that why? It's very much the case that I came here by accident, to say. So, yeah, I came by accident. Mm-hmm. Drugie pytanie to dlaczego? Więc po pierwsze, trafiłem tutaj w zasadzie przez przypadek. And that is not an excuse, that's actually something that I turned into a strength, I think. I to nie jest wymówka, to jest coś, co uważam za jakąś swoją taką siłą, silną stronę tutaj. Because I was fascinated by the history of the place. I'm normally fascinated by history, so that's not so special. But then I found out what you already know, all of you, that history here is very contested. Byłem zafascynowany historią tego miejsca. Nie było to nic dziwnego, dlatego że jestem generalnie zafascynowany historią i później odkryłem, yes, że to... I found the martyrology, as you call it. Znalazłem tą martyrologię, yeah, jak but to I also nazwała. Found, like, the, znalazłem również the pride, dumę. About Polish soldiers in the Second World War. Jeżeli chodzi o żołnierzy polskich podczas II wojny światowej. So the special position Poland has in Europe. I found there are a lot of Polska ma w Europie. And I found out that there are foreigners who wrote about Poland, but they were here not accidentally. So very often, like Norman Davies, you all know him, right? An historian who wrote so much about your country. He married a Polish wife. Norman Davies, którego wszyscy tutaj państwo znacie, on polską żonę. Then we know Jan Gross. You probably all know him because he's a contested figure, right? A controversial figure. Na pewno też go znacie, bo jest coś znaczącą figurą. He left the country in 1968. He has Polish roots, right? Opuścił kraj w 1963, ma polskie korzenie. They all have a very complicated relationship towards Poland. Oni wszyscy mieli bardzo skomplikowaną relację z Polską. A ja nie. This is your strength. Kompletnie nie. I have to admit, I didn't know. Muszę przyznać, że nie wiedziałem tak wiele o Polsce. So it was for me a whole discovery in the history of Poland. Więc było to dla mnie dużym odkryciem, historia Polski. And I sticked because I didn't know this would be translated in Polish. I'm very happy with that, but nie wiedziałem, że książka będzie tłumaczona na polski. Jestem bardzo szczęśliwy, ale nie wiedziałem o tym, że to się wydarzy. So I always had this idea of what I didn't know before I got here is interesting. And I should not start to be blasé. Maybe that's a difficult word, but I shouldn't be too. There's a Polish word for that. Like I shouldn't be too cocky and think after a while that everybody knows the Soviet Union invaded Poland because I didn't even know that. So I promised myself to remember how stupid I was when I arrived in Poland, because then I know who my reader is, and my reader is somebody like me before I went to Poland.
Gdybym wiedział to, że książka będzie tłumaczona przed tym, jak trafiłem do Polski, prawdopodobnie nie byłbym tak pewny siebie, dlatego że tutaj wszyscy znają dobrze historię, historię właśnie Związku Radzieckiego i tych czasów radzieckich. Dlatego obiecałam sobie, że nigdy więcej nie będę tak się czuł w takiej sytuacji. Yeah, so I never wrote with the idea of what Norman Davies has in his way, as Jan Gross has. I mean, both wonderful authors, eh? But they want to tell the Polish audience something, the Polish public. They have a beef with Poland. Norman Davies loves Poland. Jan Gross wants to tell you have a dark past that you don't want to see, right? I didn't have all of that. I wanted to tell Dutch readers about your past. Nigdy nie pisałem z takiej pozycji jak Norman Davies czy Jan Gross, dlatego że oni chcieli przekazać swój komunikat bezpośrednio do czytelnika z Polski. Natomiast ja pisałem bezpośrednio do naszych odbiorców holenderskich i dlatego to było trochę inne. Probably right what you said. Sorry, it's always very strange to hear. It's the same strange sensation as seeing a book in a language you can't read. Słuchaj, no dobrze, ale w takim razie dlaczego Mala Schlafer? Dlaczego akurat taka bohaterka i w ogóle jak wpadłeś na jej trop? Yeah, sorry, yeah, good question. I had to answer that before. A friend of mine said when I went to Poland, I told him, yeah, we're going to Poland because my wife gets a job in Poland. And then he said, ah, so you're going to be, this just sounds very bad, but it gives you an idea how Dutch people sometimes think about Eastern Europe. Ah, so you're going to be like correspondent of concentration camps. You know, the correspondent of concentration camps. I said, no, I'm not going to be correspondent of concentration camps. And at that moment, I decided I will do the opposite, right? Let me finish and you have the whole story. Let me do the opposite. I will find like fun stories in Poland. That sounds like a contradiction in Holland, fun stories in Poland. In Poland, you don't have fun stories. And let me write a book that's called Poland in Color. It's like not black and white. You have a lot of movies in black and white, like this famous Ida, and even the Corpus Christi was in black and white, right? So I'm going to write fun things about Poland. But I decided that when I didn't know anything about Poland yet. Sorry, maybe you should translate. Mm-hmm. Sorry. Więc kiedy mój kolega, bardzo dobry kolega, dowiedział się o tym, że przyjeżdżam do Polski. Przyjechałam do Polski, ponieważ moja żona dostała pracę. Zażartował, że pewnie teraz zamierzasz być korespondentem z obozów koncentracyjnych, na co bardzo się zdziwiłem i odpowiedziałem mu, że nie, wcale nie zamierzam być korespondentem z obozów koncentracyjnych. Zamierzam zrobić coś dokładnie odwrotnego. Zamierzam napisać jakieś radosne historie z Polski. Chciałbym przedstawić Polskę w kolorze, dlatego że Polska jest bardzo często przedstawiana w kolorach czarno-białych, nawet w filmach Ida czy Corpus Christi. Natomiast kiedy podejmowałem taką decyzję, w zasadzie jeszcze nic nie wiedziałem o Polsce. Yeah, and then, so I promise you, you can't check this because you cannot read them, but I promise you, I wrote a few fun stories about Poland. But at the same time, I realized here in Warsaw, and I got more fascinated by it, that the absence of the Jewish community is very present. If you understand what I mean. And so I got very interested in that. I talked to people about that. I interviewed a woman called Bikont. You probably all know her. Bikont. Yeah. And I started to read everything that I could read. So that means either it's in German or in English, translated in German or English. And then I thought, okay, I want to write about this, but I realized why me? I'm not a historian. I'm just a journalist. There are a lot of books written about Polish history. I cannot just write another book about Polish history without knowing even Polish. And then I heard about the story of Mala. Maybe, sorry, I'm talking too much, right? No worries. Nie możecie tego sprawdzić, dlatego że te historie nie zostały opublikowane, natomiast obiecuję, że kilka radosnych historii o Polsce jeszcze napiszę. Natomiast kiedy przyjechałem do Warszawy, zdałem sobie sprawę, że ten brak właśnie tej społeczności żydowskiej w Warszawie tutaj jest bardzo jakby obecny, bardzo prawdopodobnie wiecie, o co mi chodzi. Rozmawiałem z ludźmi, przeprowadziłem też wiele wywiadów i przeczytałem wszystko, co byłem w stanie, czyli po niemiecku i po angielsku. W tych językach jestem w stanie czytać, co było na ten temat. Wtedy zadałem sobie też takie pytanie, dlaczego ja miałbym napisać taką książkę? Nie jestem przecież historykiem, jestem tylko dziennikarzem. Tak wiele książek na ten temat i książek o Polsce już powstało. I wtedy właśnie trafiłem na historię Mali. Yeah,
must be strange if you if you understand English that you hear the same story in two languages. To prawdopodobnie jest dla was dziwne, jeżeli rozumiecie po angielsku i po polsku i słuchacie tę samą historię. Sorry, now we get to Mala. I was at the embassy. Martin had something organized. The man on the right here in black, he had a like a stand-up comedian, and the lady, stand-up comedian, a lady who had was accompanied by a man called Amir Swaap. And Amir Swaap I knew from Holland, and I didn't know he was there. I met him. I was surprised. I found a friend in cold Warsaw, so we had a conversation. And then he told me about his grandmother, and he was going to the Jewish cemetery the next day, because the Jewish cemetery, as you all know, is still there. It's big, at Okopova. And he said he's going to look for the grave of his great-grandmother. And I had time for these things, so I said, I'll join you. And while walking at this huge cemetery, he told a story about his grandmother. And his grandmother is Mala, the main character of the book. And then I realized, okay, I have a story. So I as a journalist, I can try to find what is true in her story. Maybe. I tutaj docieramy właśnie do tego, jak trafiłam na historię Mali. Byłem pewnego razu na pewnym wydarzeniu w ambasadzie, które organizował mój przyjaciel, który jest tutaj dzisiaj obecny. I spotkałem tam Amira Swaapa, który jest również Holendrem, jest moim przyjacielem. Bardzo się ucieszyłem, że mogę porozmawiać z kimś znajomym. I w trakcie rozmowy on powiedział mi, że zamierza następnego dnia odwiedzić cmentarz żydowski, ponieważ jego babcia była Żydówką i chciał tam poszukać swojego grobu, swojej jeszcze prababci, dlatego, ponieważ no, historia jest czymś, co mnie interesuje, wybrałem się razem z nim i w trakcie tego spaceru przez cmentarz on opowiedział mi historię swojej babci, którą jest właśnie Mala i wtedy zdałem sobie sprawę, że mam historię. No właśnie, Peter, to w takim razie powiedz nam, co takiego jest fascynującego w tej historii Mali, że chciało ci się poświęcić, no nie wiem ile lat, ale myślę, że wiele miesięcy przynajmniej pracy na to, żeby zgłębić jej historię. Co jest takiego, dwa lata, tak? Co jest takiego wyjątkowego w jej historii? Yeah. So, yeah. Thank you. Yeah, I spent 4 years of my life on Mala. Yeah, so it's quite some time. 1 year in Albania, 3 years in Poland. Because I thought I could. We in Holland we have great expression. You can hit two flies with one splash, right? With one hit, right? One hit, two flies, and the two flies are one is. I have this story that I think people would want to read the end of the book, that they want to follow the story, they want to know how it ends, because it's fascinating. And, well, that's the third fly, sorry. So I got a lot of this interest in the Polish history in this story. That's great. There's also German history, there's also a bit of Ukrainian history, because he goes around. You will see in the beginning of the book, there's a little map, and you can see her wandering through Europe. So it's a bit like Forrest Gump. She's everywhere where history is. And her story is about identity. Yeah, maybe you could translate it and then I'll tell you about why that is so fascinating. Tak, praca nad książką zajęła mi w sumie 4 lata. 3 spędziłem w Polsce, 1 rok w Albanii. Chciałem opowiedzieć historię, która zafascynuje ludzi na tyle, żeby doczytali też tą książkę do końca, nie wiedząc też, jak się na pewno skończy. Ta książka oczywiście zawiera element historyczny. Mamy tutaj sporo historii Polski, ale też Niemiec. Są też fragmenty, które dotyczą Ukrainy. I tutaj nawet w książce jest mapa, trochę jak w Forreście Gumpie, na której można też to zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o historię Mali, jest to przede wszystkim historia o tożsamości. Yeah, it's about identity because Mala, the main character, is somebody who is like a chameleon. And so she changes color with the people she is connected to. So she grew up in an Orthodox Jewish family. They didn't speak Polish in this family. They spoke Yiddish. Of course, they knew Hebrew, but only on a different kind of level. But Yiddish was their main language. She, by sheer luck, of course, but also because of a kind of a talent she had, she could speak Polish without an accent. It's the only person in her family who could. It's the only person who survived the war. So when she met Polish people, she could act and speak as a Pole. She was lucky that she had blue eyes and blonde hair.
She was lucky in many aspects, but that was one of the part of the story. Then later on, she could even act as a German, as a Volksdeutsche. There's probably a Polish word for that, right? Volksdeutsche. And she even ended up in a Nazi family. Mala jest taką bohaterką, którą można porównać do kameleona, dlatego że była w stanie zmieniać swój kolor w zależności od tego, z jakimi ludźmi miała do czynienia. Urodziła się w ortodoksyjnej żydowskiej rodzinie, w której rozmawiano też w języku jidysz, później oczywiście też po hebrajsku. Natomiast miała taki niesamowity talent, że była w stanie rozmawiać po polsku bez akcentu i to był jeden z powodów, dla których jako jedyna z tej rodziny mogła przetrwać wojnę. Szczęśliwie miała też niebieskie oczy i włosy blond, co pozwoliło jej też się wpasować tutaj. Natomiast na dalszym etapie była w stanie również udawać Niemkę i nawet znaleźć się właśnie w nazistowskiej rodzinie. So below this story of a woman who is a chameleon and who knows to survive the war because of chameleon, that's the animal. Yeah. Below there's also a story that's very current, that's about today, about identity. And in Holland it's a big issue. For example, in my newspaper, there was a big fight if a white person can interview a black person about racism. There's this idea, not with everybody, but it's a growing idea that people cannot understand each other if they're from another background or another ethnicity, if that is a word that means something. And I don't believe that. And I think the story of Mala shows that we overestimate the differences between people, like the Germans did, and like many Poles did, like many Dutch people did, overestimating the differences between groups of people. Even though my wife is working for a nation, the Dutch nation, I feel more happy as an internationalist, and I hope that's below the book. Of course, I'm not saying this, it's not an op-ed book, it's not an opinion page, but I hope that this story conveys that message. Pod tą główną historią właśnie bohaterki jest też drugi wątek, który jest bardziej współczesny, bardziej typowy dla dzisiejszych czasów, właśnie ta historia o tożsamości. Szczególnie u nas w Holandii to jest teraz taki bardzo gorący temat. Mieliśmy nawet w gazecie, dla której piszę, taką dyskusję o tym, czy osoba, która ma biały kolor skóry, może przeprowadzać wywiad, rozmawiać z osobą czarnoskórą o rasizmie, dlatego że wiele osób uważa, że jeżeli mamy inne doświadczenia, inne pochodzenie, nie jesteśmy w stanie się skomunikować. I ja w to nie wierzę i też o tym częściowo jest ta książka, dlatego że ja bardziej siebie identyfikuję jako osoba, która jest w stanie funkcjonować w takim międzynarodowym środowisku. I właśnie mam nadzieję, że ta linia jest również widoczna. Mala podawała się za Polkę, podawała się za Niemkę, natomiast w Polsce mamy takie słowo, które do dzisiaj jest słowem stygmatyzującym, mianowicie słowo Volksdeutsch, które stało się takim słowem wręcz symbolicznym i używanym też w różnych innych kontekstach, kiedy ktoś zdradza swoją grupę. Właśnie, no trzeba powiedzieć, że Mala, twoja bohaterka, była Volksdeutschką. Skorzystała z takiej, więc jest to postać, jeżeli przybrać polską, martyrologiczną trochę, w cudzysłowie perspektywę, jest to postać bardzo kontrowersyjna. Now you tell me, yes, of course, you're right. I didn't think about it that way, but yes, yes, she is very often conflicted by this. When she's with this Nazi family, so she is taken into a Nazi family, she feels guilty. But it's still there. Yeah, her conscience is playing up because she likes them and she even likes them a bit better than her own family. So then she's afraid. She doesn't like them better than her own family. The situation is better for her. She finds more love and she feels like she's betraying, as she told to me, her own people. Rzeczywiście, nie do końca myślałem o tym w ten sposób, ale masz rację. Bohaterka przeżywa też coś w rodzaju wewnętrznego konfliktu i wtedy, kiedy jest właśnie w tej nazistowskiej rodzinie, czuje się wewnętrznie winna, dlatego że lubi tę rodzinę. Można nawet powiedzieć w pewnym sensie, że lubi ich bardziej, może nie lubi, ale sytuacja jest dla niej trochę lepsza i wewnętrznie czuje się właśnie trochę jak zdrajca, jakby zdradzała swoją własną grupę. But she also feels a bit betrayed
by her own people, who told her, for example, in her family, her father told her, Catholics don't have a conscience. Catholics, whatever you think about them, they have no conscience. And she finds out that that's not true. As she loves the Catholic family she lives with in Karpi, that's in current Ukraine, Poland before the war, and well, in the East. She reads the Bible to them, and she really loves them. And then later on, she loves these Germans, and she was sure that all Germans were devils. So she also feels a bit betrayed by this story that Poles are bad, Germans are bad. She finds out that humans don't differ that much. Ale z drugiej strony ona też czuje się zdradzona przez swoją własną grupę, dlatego że w rodzinie, szczególnie jej ojciec właśnie opowiadał jej na przykład to, że katolicy nie mają sumienia, o czym przekonuje się później, że to nie jest prawda, że też mieszkając w katolickiej rodzinie czytała im Biblię i oni jakby byli dobrymi ludźmi. Natomiast później mieszkając w Niemczech też zdała sobie sprawę, że te historie o tym, że wszyscy Niemcy to źli ludzie, nie są prawdziwe, stąd też właśnie ta druga perspektywa, że ona też czuła się zdradzona. Ja właśnie tak myślę, że tutaj dochodzimy do tego, co jest najważniejsze w twojej książce, mianowicie do tego pytania, czy w ogóle istnieje coś takiego jak bycie zdradzonym w sensie narodu. Czy zdrada narodowa boli i czy zdrada narodowa krzywdzi, prawda? I czy jest możliwa, czy właściwie... istnieje zdrada bez krzywdy. Tak, bo ta opowieść jest właściwie o takich obsesjach narodowych. Polacy są tacy, katolicy są tacy, prawosławni są tacy, Ukraińcy, Niemcy. Na końcu zresztą tytułem takiej puenty, tak to zrozumiałam, przedstawiasz właściwie coś już, co jest dość odległe od losów Mali, mianowicie pokazujesz jeszcze konflikt izraelsko-arabski, czyli znowu jakieś też nacjonalistyczne obsesje, prawda? I o tych obsesjach, które powodują jakieś przeraźliwe nieszczęścia na świecie, jest twoja książka, tak ją odbieram. I completely understand that. Yes, so it is about national obsessions, nationalistic obsessions, the whole book. I was fascinated when I was here, I think many foreigners who are here and are interested in the place, how this place, not the nation, but the people who live here, who live suffered from these obsessions, these nationalistic obsessions. People who spoke Polish, who lived in Ukraine, in current Ukraine, who were slaughtered in 1943, Jewish people who lived here were slaughtered by Germans and sometimes with the help of Poles, how everybody was killing each other for the sheer reason that they are from another group. But just to describe that, I thought that was not enough. I thought I have to find somebody, and happily I did, who made it very complex, because she finds love with the enemy. But only as long as the enemy thinks that she is one of them. This is complicated, right? Maybe it's up to you and I. That's right. Yeah. Tak, zrozumiem, co masz na myśli. I rzeczywiście ta książka jest właśnie o obsesjach nacjonalistycznych. Byłem tym tematem bardzo zafascynowany, mieszkając tutaj, chociażby czytając też o tragedii właśnie o zabójstwie Polaków w 1943 na Ukrainie, ale też o tym, co Niemcy zrobili Żydom, jak ludzie właśnie mordują się z tego powodu, że są inni, że ludzie należą do innej grupy. I opisanie tego to jeszcze było dla mnie za mało. Chciałam znaleźć historię osoby, na przykładzie której można pokazać, że jest w stanie kochać kogoś z tej innej grupy, ale tylko wtedy jest przez nie kochana, kiedy oni myślą, że ona właśnie jest członkiem ich grupy. Yes, and this betrayal, I understand your first question, I think I understand, is no, I do not think that a nation can be betrayed. I also don't think a nation can be happy. Or I don't think, I wouldn't put this individual emotions towards a whole country. I had a Polish friend who fought this way and who tried to convince me of things that are close to like Poland is the Jesus Christ of Europe, right? You probably all know this idea. And the first time I heard it, I thought it was quite
interesting. I said, okay, tell me about it. And later on, I started to see it starts as a metaphor and it ends, well, in a shag of the first pages. You should read, you don't have to do anything, but if you want, if you read the first pages, it's not, it doesn't end well, this kind of thinking, where you think in terms of nations and as individuals. Więc teraz wrócę do tego pytania o zdradę. Więc nie myślę, że naród jako taki, jako całość może być zdradzony, tak samo jak nie zgadzam się z tym, że naród jako całość może być szczęśliwy. Nie zgadzam się z tym przypisywaniem indywidualnych emocji całym narodom. I rzeczywiście nawet moi polscy znajomi próbowali przekonać mnie do tej wizji Polski jako Jezusa Chrystusa Europy. I to się zaczyna jako metafora, natomiast już po pierwszych stronach mojej książki można dojść do wniosku, jak to się kończy, traktowanie właśnie całego narodu tak jak jednostek. For example, when I lived here, there was a controversy, an international controversy, or mainly between, international, because there was this law, or it was a concept for a law, that if you would imply culpability of the Polish nation, in the Holocaust, you could be punished, right? I always thought it's a strange law because nobody will say it's the Polish nation who's culpable. Even Jan Gross would mention specific cases because there are always people, right, who would be like complicit in a crime. But then I understood here that is a bit more complicated than in my mind. And so I would say it's not a kind of law I would come up with, but nobody should be afraid because nobody's going to say the Polish nation is complicit. And if people say that, it's a ridiculous remark. So it doesn't really matter. I do understand it's more complicated than that, but that's why I was also fascinated by this whole controversy. Because I always think, it's always people, right, who are complicit in crimes. Dla przykładu, kiedy tutaj mieszkałem, miała miejsce wtedy taka kontrowersja, weszło prawo, według którego można było zostać ukaranym za powiedzenie, że to były polskie, że Polska była jakkolwiek zaangażowana w Holokaust, o polskich obozach koncentracyjnych. I powiem szczerze, że byłem bardzo zdziwiony, dlatego że wydawało mi się, że nikt nie powie, że to Polska jako naród, jako cały naród jest odpowiedzialna, jakkolwiek zamieszana w te zbrodnie, że nawet Jan Gross by tego nie powiedział, że zawsze to są jakby konkretni ludzie, którzy za to odpowiadają. Natomiast tutaj zrozumiałem też, że ta kwestia jest dużo bardziej skomplikowana i byłem też oprócz tego zafascynowany tym. Właśnie zastanawiam się nad podobieństwem, które zresztą też przywołujesz w swojej książce, między Malą a Salomonem Perelem. Salomon Perel, przypominam, to jest ten bohater znany chociażby z filmu Agnieszki Holland, Europa, Europa. Też człowiek żydowskiego pochodzenia, który przetrwał dlatego, że podawał się za Niemca. Z powodzeniem. Czy Mala i Salomon mają wiele wspólnego? Jakie widzisz podobieństwa, a jakie jednak różnice w ich historiach? Great question. Yeah, thank you. I had a row with a few people read the book before the publication and they could influence me, right? I asked them like, what do you think? Bardzo dobre pytanie. Poprosiłem kilka osób jeszcze przed publikacją książki, żeby przeczytały to i żeby mogły też mi dać informację zwrotną. And they told me, not one, but I think all of them said, you should keep that man out, this Salomon Perel, because his story is even more spectacular. And that is in a sense true. In a sense it's true, because he ended up in a Hitlerjugend institute. That's pretty odd, right? And he is circumcised. As a boy, it was much more complicated to survive the war than as a girl or a woman. So I did understand what they said, but I thought the similarities were so fascinating, just as you say, and I thought the story was fascinating. And of course, there's a movie about him, but the movie is also, well, anyhow, there are 300,000 movies about the life of Jesus Christ, right? So one book and one movie about Salomon Perel is not bad. He also wrote a book about, he wrote his memoirs.
And then there's one last thing I'd love to say about the Solomon Perel. You just asked me about treason, right? Verraad, treason, yeah. And Solomon Perel, when his memoirs were out in Germany, and especially in Germany, that's the fascinating thing. There were people who said it's an outrageous story, and you should, you could not never have joined the Hitlerjugend. And then he says, "Well, what should I have done?" You know, and this is a German asking. This is on a radio program. He said, "Well, you should have found the honorable way." But everybody knows the honorable way is that he would have been dead, right? And then his only answer was like, "I just wanted to live." Sorry. I te osoby, którym dałem też książkę do przeczytania przed publikacją, powiedziały mi, że powinienem wykreślić tę historię Salomona, dlatego że ona jest nawet bardziej spektakularna niż historia głównej bohaterki. W pewnym sensie się z tym zgadzam, dlatego że był to chłopak, który też dołączył do Hitlerjugend Institut i ta jego historia mogła być dla wielu ciekawsza, natomiast mnie bardzo fascynowały podobieństwa właśnie w ich historiach. Jeszcze mówiąc o tej osobie, warto było wspomnieć o pewnym wywiadzie, który był przeprowadzony w Niemczech. Właśnie został on zapytany o to, dlaczego dołączył właśnie do Hitlerjugend, dlatego że wiele osób uważało to po prostu za coś nie do zaakceptowania. On powiedział po prostu, że a co miał zrobić? Przecież chciał przeżyć. I otrzymał informację zwrotną, że powinien sięgnąć po jakieś rozwiązanie, które byłoby bardziej akceptowalne. Honorowe. Tak, bardziej honorowe. On powiedział, że wszyscy jakby wiedzą, że tym bardziej honorowym rozwiązaniem byłaby jego śmierć. No to chyba identycznie byłoby w przypadku Mali. To na pewno ich łączy. Jest w ogóle coś niesamowitego w tej historii. Ona zwierza się Peterowi, że przez całą wojnę właściwie jej z głowy nie spadł włos. Ona przeżyła w paszczy lwa, prawda? Będąc, mieszkając z nazistami pod jednym dachem. Ona zwierza się nawet Peterowi, że tak naprawdę ona w czasie wojny nie była tak porządnie głodna. To jest taka osoba, tak myślę o niej, skojarzyła mi się z takim bohaterem powiastki filozoficznej z czasów oświecenia. Taka postać, która jest wymyślona jakby po to, żeby zilustrować pewną tezę. I myślę, że w tym wypadku chodzi o taką tezę o tym, że właśnie obsesje nacjonalistyczne, pojęcie, nie wiem, zdrady narodowej, czy w ogóle właśnie przypisywanie jakichś specyficznych cech całemu narodowi, prawda, tak jakby to był monolit, jest absurdem. Jej losy właściwie cały czas temu dowodzą właśnie, jakby podważają tę tezę, która jest przecież rozpowszechniona i uważana jakby za coś zupełnie naturalnego. Tymczasem jest to osoba, która przeszła przez całą wojnę, nie mając ani specjalnych sentymentów wobec Żydów, wobec Polaków, wobec Niemców. Która po prostu chciała przetrwać, chciała być bezpieczna, chciała kochać i w miarę możliwości zachowywać się zawsze przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle. Yeah. It's also a story of a teenager who grows up. So at the beginning of the book, not beginning of the war, she was 12, 13, and the end of the war, she was 18. Yeah. To jest również historia o nastolatce dorastającej. Na początku wojny miała 12, 13 lat, na końcu około 18. So she's from 1926, so then it's easier, so 13. So it's also a person who finds out life, right? Who is a teenager and who's interested in men, boys. She falls in love in Germany. Well, you find it in the book. You will all read that. So I do understand what you mean. I hope that this message
comes across well. And for example, in Solomon Perel's the movie about Solomon Perel, Agnieszka Holland, it's a great movie, but it's more absurdist. It's like so strange. Everything that happens is so weird that this message almost gets lost. And I hope that because I also give the context of what happens in Poland, what happens in Eastern Europe and Central Europe, what the Germans had envisioned, the slaughters, all that. And I hope that this message comes across that it's quite dangerous to think in terms of a monolithic, that's the word you used, I think, monolithic populations with specific characteristics. And in doing so, you would find one more superior than the other. Like you can find a person more superior than another person. Była ona urodzona w 1926 roku, dlatego to jest osoba, która właśnie w okresie wojny zaczyna dorastać. Jest to też jasne, że zaczyna się wtedy interesować też chłopakami, płcią przeciwną, nie zdradzając oczywiście, bo to można przeczytać tę historię w książce. Mam jednak nadzieję, że jakby ten przekaz jest też jasny, dlatego że w filmie Agnieszki Holland, mam takie wrażenie, który jest oczywiście świetnym filmem, mam wrażenie, że jest tam dużo więcej takiego absurdu też, natomiast mam nadzieję, że dając kontekst tej książce sytuacji, która była właśnie w Polsce, w Niemczech, całej tej sytuacji politycznej, jest to jasne, jak to jest niebezpieczny koncept, mówienie o jakimś monolicie, o jednym narodzie i o tym, że jakiś naród może być lepszy od innego lub jakiś człowiek może być też lepszy od innego. Ale twoja książka, poza tym, że jest książką historyczną i książką taką rozprawą i nie wiem, punktem wyjścia do dyskusji właśnie o tym, czy nacjonalizm w ogóle ma sens, jest też książką psychologiczną. I te niuanse psychologiczne są szalenie ciekawe. To jest na przykład właśnie postawa Mali, która z jednej strony przez całą swoją postawę w czasie wojny wykazywała, że właściwie totalnie nie interesują ją takie rzeczy jak przywiązanie do religii, do narodu. A jednak po wojnie ze swoim mężem, który przeżył Auschwitz, strasznie chciała stworzyć taką tradycyjną, konserwatywną żydowską rodzinę i chciała jeść koszerne potrawy. Jak myślisz, jak byś to wytłumaczył psychologicznie? Yeah. Na czym to polegało? I asked her a lot about that. I asked a lot. She found it very difficult to reflect on that, so let me do that. What I found that her reasons were to... she already explained this about the Orthodox. Yeah, yeah. There was a bit of feeling of guilt towards her family, I think. She knew her father would have disapproved of her choice of husband because her husband was an atheist and she came from this Orthodox background. Her husband said, I was in Auschwitz. You know, if you're there and you still believe in God, you're crazy. That was basically his point of view. You know, people, that exists, right, that reaction. I also find it interesting that, yeah, so there's a bit of guilt in there. You can also see that in Yad Vashem, you have the possibility there to testify, they call it, to your members of your family, what happened to them in the war. So she went there a few times. The last time she went there to testify of the death of her brothers that fled to the Soviet Union. She always hoped that they would still be alive somewhere in Omsk or somewhere in Siberia or whatever. And you know, in 2012, she realized, no, they're not coming back. So she went in Jerusalem to Yad Vashem. I think I can finish it because it's a logical. And there, you can fill in how you survived the war yourself, or they ask that in the form where you fill in the death of your brother or sister. And there are four options. They're in the book, so I'm not 100% sure if I recount them well now. The book was published in 2019, the first time. One is in the woods. So you survived the war by staying in the woods, it's possible, right? In the ghetto, with a false identity, and for in somebody's cellar, not cellar, or, you know, it's hit at some place.
And the most correct answer for her was false identity, right? She always said she was somebody else. But she said in the woods and ghetto, which is not a lie. She's good at lying, but this is not a lie. I mean, she was in the ghetto. And for a few days, she was running in the woods, hiding. So it's not a lie, but it's still a bit strange. She didn't fill in false identity, because that would be the clearest case. So I asked her about this, of course. And she's not too happy with those kind of questions. It's not really her thing. But it has to do with a bit of a feeling of not guilt, but uneasiness. Sorry, there was a lot of English. Rzeczywiście dużo ją o to pytałem i wydaje mi się, że nie miała też, może ta refleksja była dla niej trudna, dlatego podzielę się bardziej swoimi spostrzeżeniami. Wydaje mi się, że było w niej trochę poczucia winy, szczególnie w stosunku do swojej rodziny, która była bardzo ortodoksyjna. Wiedziała, że jej tata, jej ojciec nie zaaprobowałby wyboru jej męża, który deklarował się jako ateista, a ona miała też ten background bardzo mocno ortodoksyjny. Natomiast chciałam jeszcze nawiązać do takiej historii, że w 2012 roku ona miała też taką, do 2012 roku ciągle jeszcze wierzyła, że jej bracia, którzy byli właśnie w obozach, byli zesłani do Niemiec, mogą jeszcze wrócić, więc składała zeznania w Jodfreszten. Było tam takie pytanie, w jaki sposób udało się przetrwać i były cztery opcje do wyboru. To, że się ukryła w lesie, przebywała gdzieś właśnie w dziczy, getto, fałszywa tożsamość i że ktoś pomógł jej się ukryć na przykład w piwnicy. I pomimo, że ta trzecia opcja, fałszywa tożsamość, była w jej przypadku jakby oczywista, to wybrała ona te dwie pierwsze, że ukrywała się gdzieś w lesie i w getcie, co nie było w jej przypadku kłamstwem, bo były też takie epizody właśnie, że przebywała i właśnie gdzieś tam w lesie i w getcie. Natomiast zapytałem ją właśnie też o to, dlaczego nie zdecydowała się na tą opcję fałszywa tożsamość. Wydaje mi się, że ta odpowiedź też była dla niej bardzo trudna, że było w tym właśnie też takie trochę poczucie winy. So the psychology, she has a tendency to, she wants to be liked. Everywhere she comes, and she's also telling me they found I was charming, things like that. Well, I recognize that very much. So in that sense, I can identify with that. She doesn't want to make a fight somewhere. And she doesn't. She's like, I'm going to stand up for my people now and tell these people how it is. Even after the war, she was still with this Nazi family. She had all the possibilities of the world to say, hey, you hate Jews that much. I'm one of them. And there are people who enjoy saying that, right? She did not, and her husband wanted her to go there. They were back in Germany. They fled. Yeah, they left Poland after the Kielce pogrom, and they went back to Germany. And then her husband said, "Go, let's go to these people. Let's go to this family Müller, and then you can tell them who you are." I said, "Why? Ah, they were nice people. Let's not do that. You know, it's not something she enjoyed doing." Więc z psychologicznego punktu widzenia można powiedzieć, że my wszyscy mamy taką tendencję, że lubimy, że chcielibyśmy być lubiani i to też dostrzegłem w niej. Dlatego, że ona nie była też takim typem osoby, która byłaby w stanie właśnie walczyć. Też nie chciała się jakby postawić w imieniu tej swojej grupy i jej mąż, który kiedy przyjechali później z powrotem do Niemiec, wrócili do Niemiec, powiedział jej, że może by spróbowała pójść do tej swojej niemieckiej rodziny i powiedzieć im właśnie kim jest naprawdę, dlatego że wiele osób miało pewnie satysfakcję mówiąc o tym, że wy nienawidzicie Żydów, prawda, ja jestem jedną z nich. Natomiast ona zareagowała w ten sposób, że powiedziała, a nie róbmy tego, to przecież dobrzy ludzie, po co, nie ma sensu. Mamy tutaj pierwsze pytanie do ciebie od pani, która nas ogląda online, od pani Agnieszki, która dotyczy warsztatu dziennikarskiego i właśnie jest związane z tą psychologią, że to studium kulturowe i psychologiczne o tożsamości. Jak się panu to wszystko udało opisać? Zastanawiam się właśnie, jak rozumieć to pytanie. Myślę, że chodzi o to, czy miałeś jakieś przygotowanie psychologiczne do tego, żeby wejść w tak skomplikowane losy swojej bohaterki. Może opowiesz w ogóle, jak wyglądała wasza relacja, że ona się przed tobą tak odsłoniła? Ja. Yeah. That is... She was ready
She was ready to talk. She wrote it down. It wasn't published, but she wrote her story with the help of her family. And the first time I was there, I found a very resilient, strong woman who loved to talk. And later on, I found out that after I went to her place, she was extremely tired and that she wasn't so strong as she appeared to be for me. And in the second and the third time I visited her, she also cried at moments or wanted to stop. She doesn't want to cry, so then she stopped and would go and get more cookies or something like that. So in the beginning, I had a very different idea, got a very different idea from her than later on. Later on, I also noticed that she was a bit annoyed by my questions. You know, she had this story, she had it written down, she was willing to tell me the story, but then I asked like very detailed questions because I wanted to know, you were in Tomasz of Lubelski. Are you, because I found a scientist, Eva Koper, here in Poland, who said everything you say is not Tomasz of Lubelski. It's the other Tomaszów. Well, you know, the Mazowiecki. Mazowiecki. Yeah. And so I got insecure. I even put a picture. Of course, she doesn't have pictures of the war, and her whole family is wiped off the earth, right? No pictures. But she find one person in Israel who had a picture of her sister, and maybe it was taken in the war. So I put it in a local newspaper in Tomaszów Mazowiecki and Tomasz of Lubelski to ask people, do you recognize this place? Do you see what's behind them? And then it was Warsaw. So it didn't help me. But so it took a long time before I realized, no, she was really in Tomasz of Lubelski. So I asked her very simple questions, like, were there hills? Or was there a train station? And then she would say things like, ah, I don't know. How could I know? You know, it's a long time ago. But yeah, she knew a lot of details, but that were the details she always told her family or were in her mind. So it's very difficult to find like new places in her memory. And she got a bit annoyed by me, like, yeah, why do you want to know all that? It's not crucial for the story. Well, to me, it's crucial. You know, I want to know where these things happened. That was my journalistic approach, not a psychological, very sane approach. So it was a lot of story in English. Muszę powiedzieć, ona była już gotowa, żeby opowiedzieć tę historię. Wcześniej już też ją spisała z pomocą rodziny. Nie była ta historia nigdzie opublikowana. Za pierwszym razem, kiedy byłem u niej, odniosłem wrażenie, że to jest bardzo silna kobieta i była też taka właśnie bardzo gotowa do tego, żeby opowiedzieć tę historię. Później się dowiedziamy, że po moim wyjściu, po opowiedzeniu tej historii czuła się taka ekstremalnie zmęczona. Później, kiedy byłem trzeci, czwarty raz, zaczynała też płakać w międzyczasie, później na przykład otrząsała się i mówiła, że nie mogę płakać i szła do kuchni po kolejne ciastka. Natomiast po czasie zdałem sobie sprawę też, że ona była momentami zirytowana przez moje pytania, dlatego że pytałem też o różne szczegóły, między innymi właśnie ten, czy była w Tomaszowie Lubelskim, czy Mazowieckim i udało nam się nawet zdobyć jedno zdjęcie, na którym była jej siostra, jakaś osoba w Izraelu nam je dostarczyła i opublikowałem je nawet właśnie w lokalnej gazecie w jednym i drugim Tomaszowie, pytając ludzi, czy rozpoznają też tę okolicę, co jest z tyłu. Okazało się, że to Warszawa, więc nic tam to nie pomogło. Więc odniosłem też wrażenie, że ona znała bardzo dużo szczegółów, ale to były te szczegóły, które już opowiadała wcześniej właśnie bliskim, rodzinie. Natomiast trudno było bardzo dotrzeć do tych obszarów właśnie, na których się ona sama tak mocno nie skupiała. I często mówiła właśnie, a nie wiem, nie pamiętam, to nieważne, że to nie jest kluczowe dla tej historii. Natomiast dla mnie jako dla dziennikarza to były jakieś takie kluczowe elementy tej historii. Natomiast właśnie to było moje takie dziennikarskie podejście, nie psychologiczne. So I think I learned much more about the workings of the memory than of the psychological things. So to finish this story about remembering things that took place 70 to 80 years ago. So the last time I was there, she had said too often like, hey, come on, I told you everything. What do you want? And then I knew, you know, to keep the relationship fine, I just asked the last question. Like, and I knew the answer would be no, I don't know. I said, well, you said that if Polish girls your age, she went with Polish girls to Germany. Well, I won't get into detail, it's in the book. But sometimes the Polish girls, they were from the countryside, they got a bit suspicious, she thought. Like, what is this for kind of girl? And if that happened, she would recite Polish poems, children verses, children poems.
And they would always be very happy because they would love that those poems from Anne, and she would recite them and etc. So I asked her, do you still remember one of those verses, one of those poems? And I thought she would say, no, come on, you know. And she said, yes, of course. Okay, so go ahead. And then, and you know, she was 92 years old or 91 at that time. She gave me a like 12-minute poem in Polish. I didn't understand a word of it, but it was fascinating. I said, wow, you know, it was clearly rhyming and it was great. So then I had my iPhone on and the tape recorder, and then back in Poland, I let friends of mine listen to it. And they said, oh, it's nice, yeah, it's a nice verse. And we looked it up on the internet and we found it on the internet. But it was by somebody else who reminded it by heart. Yeah, so in the end we found, okay, to make the story short, we found the poet. Somebody who's called Bozena helped me and found the poem. It was quite complicated because it wasn't in an anthology or something like that. But then I realized the memory works in mysterious ways. That was basically what I wanted to say, and I was extremely happy because the title of the poem is the title of the book. If you read the book, you understand why. Więc bardziej niż te psychologiczne aspekty, w tym czasie udało mi się trochę zrozumieć to, jak działa ludzki umysł. Między innymi właśnie miało to też miejsce, jak byłem tam ostatni raz i chciałem jeszcze zadać bohaterce jedno ostatnie pytanie i byłem przygotowany na to, że ona odmówi. Chciałbym ją zapytać o to, czy pamięta jeszcze właśnie polskie, ponieważ interesowała się właśnie też polską poezją, polski wiersz, czy byłaby w stanie zacytować. I byłem przygotowany na to, że powie, nie pamiętam, nie. Natomiast ona powiedziała, że tak, oczywiście. I przez 12 minut deklamowała mi właśnie polski wiersz. To było po polsku, więc nic nie rozumiałam. Natomiast nagrałem to na telefon i za chwilę skontaktowałem się ze swoimi znajomymi i próbowaliśmy też odszukać autora, co nam się udało. I też właśnie tytuł tego wiersza jest tytułem książki. Natomiast wtedy zrozumiałem, że właśnie ludzki umysł działa w bardzo tajemniczy sposób. And I noticed I'm getting tired because the clue of the story was that the version on the internet and the version she gave to me only differed on two or three words. So quite fascinating, right? For 70 years you have this fixed in your mind. Właśnie o ten tytuł chciałam też zapytać, bo wiesz, że po polsku tytuł jest zmieniony. Bo mamy właśnie pytanie tutaj od kolejnego widza. Właśnie dlaczego zdecydował się pan na taki tytuł? Ale zanim zapytam cię o ten oryginalny, to czy wiesz, co znaczy polski? Już nie chcę być człowiekiem. Yeah. No, it's good, it's good. Rather not human, right? I'm not going, I don't want to be human anymore. Then, I think we had a conversation, the Polish translator and me, Iwona Maćka and me, because the on this internet version, yes, there is the title Rather Not Human, so not wanting to be a person anymore, and then the title, I don't know what this one is, but in Dutch we said Rather Animal Than Human. And that is, I think, a line. You know the poem, right? That's a line from the poem. So, so I did the Polish thing here. That's like not exactly according to the truth. Oczywiście, tak. Tylko pytam właśnie, czy zdawałeś sobie sprawę z tego, że po polsku to jest, wiesz, odejście od tego oryginału. Yeah, now I remember. I forgot about this. Ale to poprosimy o przetłumaczenie. Tak. Więc rzeczywiście teraz sobie przypomniałem, że miałem taką rozmowę z tłumaczką książki, z Iwoną i z Magdą o tym, dlatego że angielska wersja jest rather not human i po właśnie w Holandii używam takiego powiedzenia, że raczej wolę być zwierzęciem niż człowiekiem i że ci, którzy przeczytali, na pewno wiedzą, że to jest też cytat właśnie taki z wiersza, jakby fragment wiersza. I teraz jako to zapytać, zdałem sobie sprawę, że faktycznie była taka rozmowa and na ten temat. She is translating, I start to remember what happened. I, before this book, I was just a journalist and an author of books that not many people read. So I came with this title, Rather Not Human in Dutch, Liever Geen Mens, to my publisher, and
you know, as I just said, I'm not a known writer. I wasn't a known writer yet. So the publisher said, that's a bad title. That's not good. And then I looked at his poem again, and then I found his line, rather human, liever dier dan mens, rather animal than human, yeah. And in Dutch, that sounds much better. And then the publisher was happy. And I was fine with it too. But yeah, you're right. So what's this one? Rather not human or rather? I don't want to be human any longer. Oh yeah, so this is the correct one. So the Polish audience has the correct title, right? Yeah. Okay, and the Dutch audience has odpowiedni. Ta wersja holenderska nie do końca, dlatego że teraz mi się akurat przypomniało, że wcześniej, zanim wydaliśmy książkę, byłem takim autorem, właśnie dziennikarzem. Nie byłem czytany przez bardzo dużą publiczność. Poszedłem do mojego wydawcy i przedstawiłem mu pomysł na tytuł i on powiedział, że ten tytuł jest słaby. I później czyli właśnie wolę być zwierzęciem niż człowiekiem. Tak? Rather not human, ten pierwotny jakby nie miał tej fragmentu o zwierzęciu, natomiast później znalazłem właśnie w tym wierszu to, że wolę być zwierzęciem niż człowiekiem i wtedy uznam, że tak, że dla holenderskiej publiczności to będzie lepsza wersja. Znaczy, na pewno to dobrze brzmi, ale tak naprawdę co to znaczy i właściwie co przez ten tytuł chciałeś powiedzieć, co chciałeś podkreślić, bo to jest najbardziej interesujące. Kto tutaj woli być zwierzęciem, kto nie chce być człowiekiem? Yeah, for me it was this strange coincidence that one of the poems he still knew by heart is about, I only quoted a few lines, but Charlotte Pothuis, there's a Dutch translator who translated the whole thing for me, 100 lines, and the essence of the poem is, why would you, human beings are horrible, you know, do you ever know another animal that goes on the back of another animal and kicks it in the abdomen, like humans do with horses. Do you know an animal that makes itself up, that artificially colors its own face? It's a children's verse, right? It's funny, but it's also quite telling and weird and coincidental that she's reciting this the moment humans really behave like beasts, right? Like what we would say, the behavior of beasts. So she's reciting this in the train to Germany, while at that moment probably her family is taken to Treblinka, right? So to a slaughterhouse, right? So it's very odd and coincidental, I thought. And I thought, okay, this is too strange. This is so strange and also so telling that I should use that as the title of the book. Uznałam to za bardzo taki interesujący zbieg okoliczności, że bohaterka pamięta właśnie akurat ten wiersz w książce jest przytoczony tylko kilka wersów, natomiast właśnie znalazłem tłumacza, który przetłumaczył mi całość, to jest ponad 100 linijek. I główny przekaz tego wiersza jest taki, że ludzie są jakby wyjątkiem na tle innych zwierząt, dlatego że inne zwierzęta właśnie na pewno, czy znamy jakiekolwiek inne zwierzę, które zrobiłoby tak, że podbiegłoby do innego ssaka od tyłu, uderzyło je w brzuch i tak dalej. Natomiast to jest dla mnie fascynujące, że w momencie, kiedy ona ten wiersz się nauczyła, faktycznie ludzie zachowywali się jak bestie. Jej ludzie byli, bliscy byli wywożeni do Treblinki prawdopodobnie. Dlatego uznałem to za zbieg okoliczności, ale jednocześnie też bardzo wymowny. Proszę Państwa, zapraszamy bardzo do zadawania pytań. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to prosimy o zgłaszanie się i wtedy ktoś podejdzie z mikrofonem, bo proszę pamiętać o tym, że mamy transmisję online, więc musimy być dobrze słyszani. Proszę. Dzień dobry, ja mam pytanie. Przeczytałam, ale najpierw muszę powiedzieć, że przeczytałam Pana książkę. Jestem pod ogromnym wrażeniem i trochę byłam zdezorientowana, bo spodziewałam się czegoś zupełnie innego. Spodziewałam się historii kobiety, która przeżyła wojnę w ten sposób niezwykły, natomiast nie spodziewałam się, że to jednocześnie jest podręcznik historii, psychologii, również o języku jest tam bardzo dużo mowy. No jest to tak bogata książka, że zamierzam ją przeczytać jeszcze raz, bo nie byłam w stanie tego wszystkiego za jednym razem ogarnąć. Także zamierzam podjąć lekturę raz jeszcze. Natomiast pewne rzeczy mnie zaintrygowały tutaj. Pan też wykazał się ogromną erudycją. Wydaje mi się, że pan bardzo dużo przeczytał materiałów dotyczących książek, dotyczących
tego tematu i zaintrygowała mnie pozycja, o której nie podał pan tytułu. Pod koniec, w ostatnim rozdziale, przytacza pan rozmowę z Czesławem Cholewickim, który był wnukiem człowieka, który przechowywał ludzi w tej, ta sytuacja z początku książki jest taka opisana. I on zaproponował panu, żeby pan przeczytał, jeżeli pan chce poznać naturę Polaków, to proszę przeczytać książkę. Nie podał pan tytułu, tylko tam było napisane, że coś na temat duszy rosyjskiej jest w tytule. Yeah. Tak, tam było coś takiego. W tytule rozbrzmiewa rosyjska dusza. No i później bardzo tajemniczo pan powiedział, że pan to przeczytał, przerwał pan lekturę, nie chciał pan tego czytać, najpierw pan się nie zgadzał z tą książką, ale potem w końcu powiedział pan, że no jednak ta książka jest bardzo mądra, no i zgodził się pan jakby z jej ideą, no, natomiast nigdy nie podał pan tytułu tej książki, mimo że ponoć jest przetłumaczona na wiele języków, także mnie to bardzo zaintrygowało. Więc jeśli mógłby pan zdradzić, to bardzo będę wdzięczny. I didn't agree. At the beginning. No. Oh, yeah, this fuzzy. You're a very avid and good reader, because it's the only book that is not really well described. I remember it was my neighbor in Sadiba who wanted me to read this. So if you read this, you understand the Russian soul and you understand where we're fighting against and why we are who we are, because we have these Russians. And then I started reading and I got a bit of like, oh, again, this idea of that a whole, yeah, that your nation is this victim of another nation. And it's all a little bit true, but it's always, it doesn't help you anywhere, I thought. So I gave him back the book. And this was in my mind, this was correct, this happened. But then the Polish translator came and said, okay, ask me exactly the same questions as you did. And said, so what book is that? Because she wants to find original quotes, right? She doesn't want me to quote Polish writers from English or German. Maybe you should ask, yeah. Więc po pierwsze dziękuję, jest pani bardzo dobrą czytelniczką, ponieważ to jest jedyna książka w zasadzie, która została tutaj wymieniona, która nie była dokładnie opisana też. Pamiętam, że dokładnie to był mój sąsiad tutaj na Sadybie, był tą osobą, która poleciła mi przeczytanie tej książki, wtedy też według niego zrozumiem właśnie, dlaczego my i Rosjanie tak się różnimy, dlaczego ciągle walczymy ze sobą. Zacząłem czytać tę książkę, generalnie byłem nią zmęczony i oddałem też tą książkę. Natomiast później w trakcie tłumaczenia również polska tłumaczka zwróciła się do mnie z tym samym pytaniem, jak pani, bo chciała zacytować właśnie oryginalne fragmenty tej książki, a nie właśnie, żeby nie było interferencji językowej. So, happily in Albania, I lived in a very big house, so I could keep all the books that I bought in Poland. So my translator was very impressed, if I may say so, that I could find all the quotes he wanted, except this book. So I had to write to this neighbor again, email. I said, this is one book he gave me and I gave back to you and didn't really like it. What was the name of it? And it was a bit different than I had in mind. So now we come to an interesting thing for people who write nonfiction. Everything should be true, right? And sometimes, very sometimes, something is not true, but correct. So I'll promise to give you the title of the book, but it's a bit different as I describe it here. I have it in my email. I don't remember exactly, and it is about the Russian soul, but it's not exactly as I wrote it down, as I had written it down. And it's like one of the last pages of the book, right? Mm-hmm. Yeah, so it's also a bit like, maybe it's even the last page. It's a bit like, okay, this is also a bit metaphorical. Ale czy jest to książka polska? Polskiego autora? Yeah, but it was translated. So he gave it to me in a translation. Tak, była przetłumaczona na wiele języków. German, I think, German. Więc, mieszkałem w tym czasie w Albanii, miałem tam duży dom, więc jakby moja tłumaczka była też jakby pod wrażeniem ogromnym, że byłem w stanie tam też przywieźć wszystkie książki i odnaleźć praktycznie wszystkie cytaty, o które pytała, z wyjątkiem właśnie tej jednej książki. Dlatego też odezwałem się do mojego sąsiada z tamtych czasów i przypomniałem, czy pamiętasz tą książkę, która mi się nie spodobała i ci ją oddałem, czy mógłbyś mi przypomnieć,
przypomnieć dokładnie, co to była za książka. Udało się to jakoś odnaleźć, natomiast okazało się, że przekaz tej książki nie był do końca tak, jak go zapamiętałem, więc właśnie to jest trochę taka właściwość tych książek non-fiction, że w zasadzie... Not true, but correct. Tak. The Polish is tricky yeah. here. It's tricky, że, yeah. Nie jest to do końca... nie jest to dokładnie tak, jak to zapamiętam, ale wciąż prawdziwe. No, dziękuję bardzo. Ja w dalszym ciągu jestem w takim razie zaintrygowana. Yeah, let's give email addresses, because I sent jak you the email. Da, adres e-mail, for sure. Przekażę pani tę wiadomość, którą mi wysłał. Like, it's not true, but correct. If I would say that for an article in my newspaper, they would fire me, right? I mean, so it's really, you can only do that. Mojemu wydawcy, na pewno byłbym zwolniony. Do that on page 432. Of a book where everything is true, and then this is like through all rounded up. I do remember there was a book, and I'll give you the email. Proszę państwa, zapraszam jeszcze do zadawania pytań. Proszę wymyślać pytania, a ja mam pytanie od widza lub widzki internetowego, mianowicie, no właściwie takie jedno z pytań, które się nasuwa samo przez się. Czy bohaterka przeczytała pańską książkę? Good question. Yeah, I get the question. Yeah, in Holland people are asking that too, because she lives in Holland and a lot of people in Holland felt a bit like, how did we didn't know that this woman is living here, this monument of a woman, right? This fascinating woman. I mean, in Poland, there are so many people who had a fascinating history. In Holland, not that much. I mean, seriously, our country just doesn't have such a turbulent history as yours. So if I was bored in Poland in a diplomatic dinner party, I would always ask somebody, so where's your grandfather from? Or what happened to your great grandparents? And then you always get an amazing story, right? I mean, because of your history, maybe, yeah? And then I come to the answer. Tak, to jest pytanie, które też w Holandii bardzo często jest zadawane, zwłaszcza, że bohaterka właśnie mieszkała w Holandii, więc ludzie są zafascynowani tym, jak to jest możliwe, że wcześniej nie wiedziałeś o tym, że taka osoba tutaj mieszka, przecież to jest jakby taki żyjący pomnik w zasadzie, dlatego że w Polsce wy macie jakby bardzo dużo takich niesamowitych historii, natomiast w Holandii takich osób nie ma dużo, dlatego na przykład zawsze, jak jestem w ambasadzie na jakiejś kolacji, zadaję moim polskim znajomym pytanie, na przykład, kim byli twoi dziadkowie, co się z nimi stało i zawsze słyszę jakąś niesamowitą historię na ten temat. So, when I talked to her, she was in the first time was in 88, and the last time I talked to her was in 92, I think, and she died when she was 94. When the book was finished, and we had a presentation, a bit of setting like this, not so much talking, but more in a Dutch style, a lot of beer, and I invited her, of course. So she was there, and sitting next to me, and then she said to ask me suddenly, like, why are all these people here? I said, yeah, it's because of the book. I said, what book? So she said, yeah, I wrote a book about you. You remember this? And this book. I said, oh, my book. And I said, yes, your book. So she was not really in the situation anymore to read it. She just said, oh, I know the story. And I did see her afterwards for a documentary that's going to be made, and la la la. And then somebody asks her, so did you read the book? He says, no, it's my story. I already know what's in it. So she was a very smart woman, but she was not an intellectual, right? There's a difference. Kiedy poznałem bohaterkę, miała 88 lat, kiedy było mu nie ostatni raz 92, zmarła, kiedy miała 94 lata. Kiedy skończyłem pisać książkę, mieliśmy taką prezentację, spotkania autorskie. Być może nie tak jak tutaj, tak dużo nie rozmawialiśmy, natomiast było, jak to było w Holandii, dużo, dużo piwa. I mieliśmy też właśnie takie spotkanie, że siedzieliśmy obok siebie. I w pewnym momencie ona mnie zapytała, dlaczego, co tu robią w ogóle wszyscy ci ludzie? Na to odpowiedziałam, no z powodu książki przecież. Zapytała, jakiej książki? No tej książki przecież, którą napisałam tobie. A, mojej książki. Więc odpowiedziałam jej po prostu, tak, tak, twojej książki. Więc ona była już jakby w takiej kondycji, w takim stanie, że raczej nie była w stanie może też tej książki przeczytać, ale też za bardzo nie chciała, bo też uważała, że to jest taka jej historia, że ona ją doskonale zna, opowiadała ją tyle razy, że nie ma już też potrzeby. Więc była jakby bardzo mądra, może nie w takim intelektualnym znaczeniu, ale była bardzo mądrą, taką bystrą kobietą. Czyli ona nie autoryzowała tej książki? So she didn't, like,
No, that's interesting. I think in Poland that's a tradition. I see those pictures of Anna Bikont with a car, and then she's talking with this prosecutor, and he has to authorize the whole thing. In Holland, we don't do that. And it's a bit from east to west. For example, in America, they don't even let the main characters read it. In Holland, normally when people ask for it, you let them read it, but they can only change or suggest to change, like factual incorrect things. But in this case, she didn't want to read it, no. Her daughter wanted to read it, and that was a bit complicated. And she doesn't mind if I say so now, but she didn't like the last chapter on Israel. She's raised in Israel, and she liked everything till that chapter. And I thought that was a bit odd. You know, you want all the atrocities in there that are committed in Poland between Ukrainians and Poles and Germans and Jews and Poles and Jews and Ukrainians and Jews, but not when it's about Israel and against Arabs. I thought, and so she said, well, everybody will talk about that one chapter and not about the rest. I said, that's not going to be the case. But it meant at that time, that was a chapter that hurt her as somebody who was raised in Israel. And she got, I said, I'm not going to take it out because it's important. And I would be not very faithful to the book, right? Because I'm saying that in every human being, we have the possibility to hate that much. You start to kill people that you think are structurally different than you. So it would be odd to leave the chapter out. It would be very inconsistent, right? We stay the chapter. The chapter is gonna stay in the book, and she agreed afterwards when it was published. And now she's very happy with the book and promotes the book. Ale to jest bardzo ciekawe, bo w Polsce rzeczywiście wiemy, że macie także treść musi być zautoryzowana przez osobę, która opowiada historię i że to jest jakby też taki zapis prawny. Natomiast u nas to nie jest konieczne, bardziej to działa na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś poprosi o to, żeby przeczytać wcześniej, zgadzamy się na to, ta osoba może dać różne sugestie, natomiast w tym przypadku to nie miało miejsca, bo przede wszystkim też bohaterka nie chciała też przeczytać tej książki, natomiast jej córka bardzo, bardzo chciała przeczytać i to było trochę skomplikowane, bo generalnie spodobała jej się praktycznie cała książka, oprócz tego ostatniego rozdziału, który dotyczy konfliktu właśnie pomiędzy Izraelem a arabskimi krajami. I tak, i uznałem, że to byłoby coś, co ją osobiście też zabolało, bo ona była osobą wychowywaną właśnie w Izraelu. I też uznałem to za interesujące, że przeczytała całą tę historię, gdzie było dużo właśnie tragicznych historii, które działy się w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech i tak dalej, a ten ostatni rozdział tak ją zabolał. Natomiast bez tego ostatniego rozdziału przekaz tej książki nie byłby pełny, dlatego że chciałem bardzo jasno powiedzieć, że w każdym człowieku może się pojawić taka nienawiść, bez wyjątków, że jest gotowy zabić kogoś innego. Czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania? To ja może zadam jeszcze swoje pytanie. Właściwie mam dwa takie pytania. Nie wiem, czy nam czas pozwoli na dwa. Ale może zacznę od tego, że tak, dla mnie ta książka jest też bardzo aktualna dzisiaj, chociażby z tego względu, no żyjemy w czasach takiego wzmożenia nacjonalistycznego. Ta historia pokazuje, że nacjonalizmy właściwie są absurdalne i że dzisiaj chyba to już nie są te czasy, kiedy powinniśmy się dzielić na nacje i chyba my powinniśmy myśleć w jakichś innych kategoriach, bardziej wspólnoty mieszkańców tej planety. Ja osobiście tak rozumiem tę książkę. Dla mnie ona jest też ważna jako dla mieszkanki tego kraju, bo o tym już nie zdążymy pewnie powiedzieć. Jest też o naszych polskich grzechach, o antysemizmie polskim. I to jest też bardzo ciekawy i dobrze udokumentowany wątek w twojej książce. Ale pytanie, które chcę postawić, to jestem ciekawa,
Co takiego w tej książce spodobało się Holendrom? No, że dali ci dwie nagrody i to prestiżowe nagrody i historyczną i dziennikarską. Więc ciekawa jestem właśnie, co podkreślano w recenzjach i co w Holandii uznano za taką najbardziej wartościową rzecz w tej książce. Yeah, thank you. Thanks that you read it that way. That's exactly how I hope people would read it. Yeah, seriously. Second of all, the second question is in Holland. I think what people surprised was that this was a Holocaust story that they didn't know yet. So we have a lot of Holocaust stories in Holland, but they're mainly about people from Western Europe, from Holland and. And I think the sheer cruelty and the numbers and the masses of the horrors of the Second World War in Eastern Europe or Central Europe, we weren't so familiar with that. So that came back in all reviews and reactions. Like, wow, I thought I knew everything about the Second World War, but this, man, you told me a lot of new stuff. And that's not so much in her life as well in your history. The Second World War in Eastern Europe. I think the Iron Curtain really was iron in some sense. So it was. We don't know much about Poland and Eastern Europe in Holland, and that was mind blowing for them. Only the number, the sheer number, that the half of all of the 6 million murdered or Jews who didn't survive the war were Polish citizens in 1938. We don't know that. We are amazed by those kind of numbers. We didn't realize that. Dziękuję ci bardzo za tę opinię. Bardzo się cieszę, że tak to odczytałaś, bo dokładnie tak chciałbym, żeby ta książka była odczytywana. Natomiast jeżeli chodzi o reakcję w Holandii, to tym, co zaskoczyło ludzi u nas, było ten wątek historyczny, liczby i to, że to była jakby historia o Holokauście, której oni jeszcze nie znali. Było mnóstwo historii, które zostały już w Holandii opowiedziane o Holokauście, natomiast tutaj bardziej ich zainteresowała skala w ogóle tej tragedii, liczby i można powiedzieć, że właśnie żelazna kurtyna rzeczywiście była w pewnym sensie żelazna, dlatego że my wcześniej naprawdę nie byliśmy tak świadomi w ogóle skali tej tragedii, więc to nie była do końca właśnie zainteresowanie tą historią bohaterki, tak jak tutaj w Polsce, tylko właśnie bardziej ten wątek historyczny. To może jeszcze na koniec w takim razie zadam takie pytanie, które mam nadzieję nas zostawi z czymś, z jakąś budującą refleksją po tym spotkaniu, poświęconym w sumie smutnym rzeczom. Skoro zgodzimy się, że nacjonalizm jest jakimś anachronizmem, i powoduje więcej nieszczęść niż dobra na świecie, to w takim razie co sądzisz o patriotyzmie? I czym dla ciebie w takim razie jest patriotyzm? Czy on ma sens? Jak należy go dzisiaj rozumieć? Jak ty go rozumiesz? Yeah, I grew up, I'm born in 1971 and when I went to high school, the world was still full of nationalism, yes, but the 90s, when I studied in university, we really thought that this was a remnant of the past, nationalism, patriotism, at least that in my case, and where I studied and where I lived in Holland. I never saw this coming back with such a force, also in my own country, also in Holland, where we have lots of discussions about who is exactly Dutch, who is not Dutch, who should behave more Dutch if he wants to live in Holland. We have a lot of these discussions nowadays in Holland for a long time now. I never saw that coming. So I'm not very optimistic because, yes, I would like to think it's anachronistic nationalism, but I'm not so sure. I remember that nowadays if I say half jokingly, otherwise I get too much into a fight, I say, I don't believe in borders and I think we should do away with countries. Even my very best friend thinks that's a ridiculous idea. And so, and I'm pretty sure in the 90s there were a lot of people thinking like that. Maybe we were naive, not maybe, we were naive, yes.
And I was too optimistic also about the fate of individual people, or maybe I was too spoiled to see that there are people struggling and they connect their fate to that of the nation. And they want to be proud of what I never understood when I was in Poland. Sorry, I give a lot of answers at the same time. But what I never understood is I went on this 11 November march to see what's going on here in Warsaw. I went twice. And the people were waving their Polish flags around here on the street. There's somebody who has a flag without having a, that without there's like a national party, right? It's just to show you're Polish, which sounds pretty logical if you live in Poland, if you're Polish, but yeah, you can show it. But the people will walk in that November march. They seem to not get much from the country. They're not the richest people of Poland. It's very often the ones who don't have much that wave those flags. So with other Polish intellectuals or other with Polish intellectuals, I always ask them, so how do you explain that? And everybody gives different explanations. And I heard one explanation that's quite ridiculous, but I loved it anyway. And I know it's not true, but I love it and I want to give it to you. Is that okay? Are you still in there? Okay. So, no, yeah, you first do this and then I give you the story. Więc urodziłam się w roku 1971, więc kiedy byłam jeszcze w liceum, to faktycznie ten nacjonalizm był całkiem żywy. Natomiast w latach 90., kiedy byłam na uniwersytecie, mieliśmy takie czasy, że uznawaliśmy to w zasadzie za pieśń przeszłości. Wydawało nam się, być może byliśmy naiwni i pewnie zbyt optymistyczni, że mamy to już za sobą. I muszę powiedzieć, że nie zauważyłam tego momentu, kiedy właśnie ten nacjonalizm wrócił z taką zdwojoną siłą, że teraz na przykład mamy w przestrzeni publicznej bardzo dużo dyskusji o tym, co to znaczy być prawdziwym Holendrem, kogo możemy uznać za Holendra. I nie jestem teraz już tak optymistyczny, jeżeli o to chodzi. Natomiast myślę, że można też powiedzieć, że w tych latach 90., kiedy byłem na studiach, byłem też właśnie naiwny, ale w pewnym sensie też może rozpieszczony, dlatego że nie widziałem, że ludzie na świecie gdzieś tak cierpią, że chcą właśnie w tym narodzie odnaleźć jakąś taką jedność, siłę. I kiedy byłem tutaj w Polsce, byłem dwa razy na Marszu Niepodległości w listopadzie i też odniosłem wrażenie, że ci ludzie, którzy wychodzą na ten marsz i powiewają polskimi flagami albo wywieszają właśnie flagi w oknach, w czym oczywiście nie ma niczego złego, że to nie są ludzie jacyś najbogatsi, że to często są ludzie, którzy nie mają bardzo wiele. I też zapytam swoich znajomych, jakby, jakie jest podejście inteligencji, takiej bardziej właśnie wykształconej części społeczeństwa do tego. I mam swoje własne przypuszczenie. Nie jest to pewnie do końca prawda, ale i tak się nim podzielę z wami. Yeah, I will tell you. Because I'm always fascinated why people who don't have much, who are not treated very well by their country, are normally the most nationalistic. And I found in Eastern Poland, I give you the answer, I found in Eastern Poland these Tutezis, the locals, the I'm from here people. Tutezis. So people who say, I'm not Polish, I'm not Ukrainian, I'm from here. And I found it fascinating because that is almost like pre-nationalistic times. These are people who don't have anything and they say, I don't belong to Poland, I just belong to this place. So that was, for me, the biggest find during the whole thing. But now the theory of the intellectual, I ask, because I always ask, so what is your explanation why people who don't have anything walk in this march to show their Polish allegiance, right? That's what they do, right? Poles are the best, and Poland for the Poles, and you know, no other creatures around here. And he said, well, it's their receipt. The flag is their receipt. So they are like stumbled upon. They are first, you know, the Swedes ruined their whole country, 18th century, right? Then there were nobles who took everything away, nobles from Russia or from Silesia or Prussians. Then they had the Germans in the First World War, and then they had the Russians who take everything. Then the Germans came back, but they still had their receipt. So everything was taken away, all their possessions, but they have the receipt. Receipt is a known word you understand in Polish, right? The tickets. If you buy something, you get a receipt. Yeah. 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 So, yeah. Yeah, the Witek. Okay. So, and that is the flag. So they're waving, they remind the world, like, everything is taken away from us, but one day we get it all back, right? This is the guarantee, and that's because we're Poles. It's a ridiculous theory, but I loved it.
Okej. Powiem wam to, dlatego że zawsze mnie fascynowało to, dlaczego to właśnie ci ludzie, którzy nie są zbyt bogaci, nie dostają od państwa za wiele, są najbardziej, najbardziej kupują tu teorię o nacjonalizmie. Jak byłam właśnie we wschodniej Polsce, to poznałam tam bardzo dużo ludzi, którzy utożsamiali się właśnie ani jako Polacy, ani jako Ukraińcy, Białorusini, tylko właśnie jako tutejsi. I można powiedzieć, że to trochę taki zalążek właśnie czasów jeszcze prenacjonalistycznych. Natomiast wracając do tej bardziej intelektualnej teorii. Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy wychodzą właśnie na Marsz Niepodległości z flagami, traktują trochę tę flagę jako taki kwit. Przypominają właśnie, ile Polska przecierpiała przez te wszystkie lata właśnie potop szwedzki, rozbiory, najazdy, II wojnę światową i że ta flaga jest takim kwitem, który ma przypomnieć światu, że wszystko nam zabrano, tyle rzeczy nam zabrano, ale kiedyś my to wszystko odbierzemy, odzyskamy. Wiem, że ta historia, ta teoria jest śmieszna i prawdopodobnie nieprawdziwa, ale i tak chciałam wam powiedzieć. Ale na koniec jednak chciałabym powrócić do pytania o ciebie. And I would like to come back to you. Czy nacjonalizm i patriotyzm to jest dla ciebie to samo? I understand there's a difference, and I understand there's a whole world of literature about the difference, but it doesn't say much to me. So I would call patriotism like the benign variant of nationalism. So of course I also went in orange through the streets when Holland won the Europe 1988. Football cup, you know, so I don't mind about it. I mean, that's fine with me. So that I would call patriotism, Mara. But it's not something that concerns me a lot. What does concern me is the nationalistic tendencies you see coming back and see growing nowadays. That doesn't mean, sorry to make it so long, but it doesn't mean that I don't see there are cultures. Of course, there are different cultures, and I enjoy that. I enjoy coming to Poland, and my wife immediately said something about how Polish people prepare things so well, and when you drink tea, just don't, there are so many options, and I mean that are cultural differences, and I enjoy cultural differences, but that's something else as nationalism or patriotism. Rzeczywiście dostrzegam te różnice pomiędzy nacjonalizmem a patriotyzmem i oczywiście też sam wychodziłem na ulicę z flagami, kiedy nasza drużyna wygrywała w mistrzostwach w piłkę nożną. Natomiast to jest właśnie dla mnie taki patriotyzm. Natomiast patriotyzm nie jest też czymś, co mnie tak mocno zajmuje, ale bardzo też zajmuje mnie właśnie ten temat nacjonalizmu i to, że ta tendencja jest coraz silniejsza na świecie. I to wcale nie znaczy, że ja nie dostrzegam różnic kulturowych. Dla mnie to jest coś innego, bo też wiem, że w różnych krajach są różne tradycje. Nawet moja żona, jak byliśmy tutaj w Polsce, pokazała mi właśnie to, jak ludzie przygotowują różne rzeczy, jak można pić herbatę na różny sposób i to właśnie doceniam. Natomiast to nie jest właśnie to, co rozumiem pod nacjonalizmem. To właśnie uważam za budujące zakończenie rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Podziękujmy Peter. Jeśli Państwo mają książki, to myślę, że Peter z chęcią podpisze.